zrobimy pauzę małą, ponieważ zaczynamy od pierwszego z czterech modułów, które będą tworzyły nową część parku. Smoczy Gród. Dziś zaprezentujemy pierwszy moduł, który zostanie jako w pierwszym etapie zagospodarowany. Smoczy Gród, możemy dać play. To obszar, w którym znajdzie się wspomniany Wooden Roller Coaster, atrakcja główna, największy na świecie roller coaster drewniany. Proszę Państwa, wysokość tej konstrukcji będzie sięgała 60 metrów. Po trasie, której długość wyniesie 1300 metrów, poruszać się będą dwa pociągi. W każdym z nich znajdzie się miejsce dla 24 osób w 6 rzędach. Trasa będzie wzbogacona, podobnie jak dotychczasowe roller coastery, o inwersje, czyli tak zwane korkociągi. W przypadku Wooden Roller Coastera będą to 3 inwersje. Budowa drewnianego roller coastera wpisuje się w zaplanowany pierwszy etap rozwoju Energylandii. Producentem tej atrakcji tym razem będzie amerykańskie przedsiębiorstwo Rocky Mountain Construction Group, specjalizujące się właśnie w projektowaniu i budowaniu rollercoasterów drewnianych, dostarczające tego typu instalacje do największych parków rozrywki na świecie. W 2013 roku przedstawicielem na Europę Rocky Mountain Construction została holenderska firma Vekoma, z którą współpracujemy tak naprawdę od początku, dlatego będziemy mogli mówić o takim konsorcjum amerykańsko-holenderskim, które stworzy największy na świecie drewniany roller coaster właśnie u nas w Polsce. Proszę Państwa, generalnie drewniane roller coastery to taka duma dla liczących się, dla parków rozrywki. Stąd też właśnie decyzja o budowie takiego roller coastera. Co ciekawe, właśnie pierwsze kolejki górskie, pierwsze roller coastery wykonywane były z drewna. Konstrukcję kolejek przede wszystkim wyróżnia taka masywna budowa, co widać na załączonym obrazku, na wizualizacji. W przypadku tego typu coasterów mówimy także o tak zwanym airtime, czyli o ujemnych przeciążeniach, które są odczuwalne na szczytach wzniesień. Powoduje to takie lekkie odczucie unoszenia się w powietrzu. I ciekawostka, pierwszą właśnie kolejkę drewnianą tego typu zaprojektował Amerykanin Anna Thompson. Było to w Coney Island w Nowym Jorku, a aktualnie największymi drewnianymi rollercoasterami są T-Express Everland w Korei Południowej, no bo przecież nie północnej, i Wildfire w Szwecji. No ale już niebawem w Polsce będzie największy, czyli troszeczkę pomijemy naszych przyjaciół z innych parków rozrywki.